Bo... Tereny spacerowe są bardzo fajne. Wie pan, co... Nie wszyscy mają siłę tak chodzić na stop. Muszą mieć łapki. Dokładnie. Po prostu. To jest bardzo fajne, że tutaj w ogóle ten teren jest dobrze zagospodarowany i te ławki są, mówię, z myślą też o starszych osobach, nie? Że one po prostu jak idą, to muszą mieć, są w stanie zrobić dłuższy dystans, ale mogą po drodze sobie gdzieś tam usiąść i odpocząć. Maj jeszcze chłodny, ale nie brakuje już poznaniaków, którzy spędzają wolny czas w Antoninku. Niestety nie zawsze mogą liczyć na takie wygody. W ostatnim czasie doszło tutaj do aktu wandalizmu. Komuś najwyraźniej ławki nad stawami przeszkadzały. No, porażka. Co tu dużo mówić, no jak można niszczyć? Jeżeli nie mieli narzędzi, to naprawdę pokaz siły. Czyli to już sugeruje, że to byli ludzie młodzi. Może niedopici piwem. Już nie starczały pieniążków na dalsze zakupy piwa. No to ta wściekłość musiała się gdzieś rozładować, no na tych biednych ławkach. Ławki zostały już naprawione przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny. Jako stowarzyszenie no mamy z tym czasami problem, ponieważ alkohol pijąc nad wodą, no to ciężko dojść do człowieka, który jest pod wpływem. Jednakowoż jako stowarzyszenie założyliśmy swoją straż. Tu jestem właśnie w koszulce straży. Społeczna straż patroluje zielone tereny stawów w Antoninku. Jeżeli coś przez pasażerze zauważyli. Dzięki temu udało się już udaremnić choćby połów ryb przez kusowników. Staramy się zapobiegać tym aktom wandalizmu. No, stowarzyszenie po 4 latach dało się już jak gdyby poznać mieszkańcom od tej dobrej strony. Napotkane śmieci w Antoninku, akty wandalizmu można zgłaszać choćby przez stronę facebookową Miłośnicy Doliny Cybiny. Krzysztof Czub, Puls Dnia.